pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Piotr Apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy mieszkają rozsiani po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, lecz nie mają tam trwałego mieszkania, dlatego że wybrani zostali według przeznaczenia Boga Ojca, a Duch ich uświęca, ponieważ pokropieni krwią Jezusa Chrystusa chcą Mu być posłuszni. Niechaj przypadnie wam w obfitej mierze łaska i pokój. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Darował nam nowe życie, On, który jest pełen miłosierdzia. Wskrzesił nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tak że oczekiwać możemy dziedzictwa, które nie przeminie ani nie zwiędnie w swej niepokalanej czystości. A jest ono zgotowane w niebiesie dla was, których moc Boża strzeże przez wiarę i sposobi do zbawienia, jakie ma być objawione w czasach ostatecznych. Wtedy będziecie się radować, chociażby wam przyszło teraz przez krótki czas jeszcze żyć w smutku z powodu rozmaitych doświadczeń. Przez to wiara wasza ma być wystawiona na próbę, okazać się daleko cenniejsza od złota przemijającego, które także w ogniu próbowane bywa. A gdy Jezus Chrystus kiedyś się objawi, wyjdzie wam to na chwałę, na uwielbienie i cześć. Miłujcie Go, chociaż nie widzieliście Go nigdy, a wierząc weń teraz, choć Go oglądać nie możecie, w przyszłości będziecie się radować radością niewysłowioną i wspaniałą. Dojdziecie bowiem kiedyś do celu swej wiary, którym jest zbawienie dusz. Ku temu zbawieniu skierowane już były poszukiwania i dociekania proroków w swych poprzednich przepowiedniach mówili oni o tej łasce, której dopiero wy mieliście dostąpić. Badali, kiedy nastąpi i jaki będzie ów czas, na który wskazywał już wówczas działający w nich Duch Chrystusa, przepowiadając cierpienia przeznaczone dla Mesjasza, jak również uwielbienie, które po nich miało nastąpić. Otrzymali objawienie, że nie dla siebie samych, lecz dla was wykonywali posługę, przynosząc poselstwo o zbawieniu, to poselstwo, które teraz spełnili wobec was słudzy Ewangelii, głosząc wam radosną nowinę mocą Ducha Świętego z nieba zesłanego. A są to rzeczy, które sami aniołowie pragną się wgłębiać. Dlatego też okiełznajcie ducha swego, podobnie jak biodra pasem, jak się biodra pasem przewiązuje, trzeźwymi bądźcie. Nadzieję swą całkowicie pokładajcie w łasce, która się stanie waszym udziałem przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kształtujcie już więcej życia swego podług pożądliwości, którym ulegaliście dawniej w czasach swojej nieświadomości, lecz bądźcie w całym swym życiu świętymi, jak świętym jest ten, który was przywołał. Bo napisane jest: bądźcie świętymi, gdyż ja świętym jestem. I jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę siedzi, sądzi każdego według uczynków jego, to wiedzcie też żywot w bojaźni Bożej, jak długo na obczyźnie przebywacie. Wiecie przecież, że nie z nikomymi dobrami, srebrem czy złotem odkupieni jesteście ze swego przewrotnego życia przez ojców nam przykazanego, lecz krwią najdroższą Chrystusa, baranka bez zmazy i skazy. Już przed stworzeniem świata przeznaczony był na to, ale objawił się dopiero przy końcu wieków dla nas. Przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i obdarzył chwałą. W ten sposób wiara wasza stała się równocześnie nadzieją w Bogu. W posłuszeństwie dla prawdy uświęcajcie dusze swoje, aby dojrzeć do nieobłudnej miłości bratni. Miłujcie się wzajemnie gorąco i z głębi serca. Jesteście przecież odrodzeni nie z tego nasienia, które niszczeje, lecz z tego, które nie niszczeje, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. O nim to powiedziano: wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka świetność jego jak kwiat polny. Trawa usycha i kwiat opada, lecz Słowo Pańskie trwa na wieki. A to jest to Słowo, które jako Ewangelię wam głoszą. A więc precz z wszelką złością i zdradą, wszelką z obłudą, zazdrością i wszelkim rodzajem obmowy. Staliście się podobni do nowonarodzonych dzieci. Pożądajcie zatem mleka duchowego niefałszowanego, abyście dzięki niemu rośli i zbawili się. Przecież doświadczyliście już, jak dobry jest Pan. Szukajcie przystępu do Niego. On jest owym żywym kamieniem, przez ludzi co prawda odrzuconym, lecz wybranym i uczczonym u Boga. Wówczas staniecie się takimi
także takimi żywymi kamieniami. Będziecie się budować w dom duchowy, a w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bo tak mówi Pismo, oto zakładam na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto na nim oprze swą wiarę, nie będzie zawstydzony. Wam, którzy przyjęliście wiarę, przypada ten zaszczyt w udziale. Dla tych zaś, którzy wiary nie mają, jest to kamień, który odrzucili budujący. A właśnie on stał się kamieniem węgielnym i kamieniem obrazy i opoką, o którą się rozbiją. Ponieważ słowu odmawiają posłuchu, więc potykają się, tak jest im przeznaczone. Wy zaś jesteście rodzajem wybranym, kapłaństwem królewskim, ludem świętym, narodem do Boga przynależnym. Opowiadać macie wspaniałe czyny tego, który powołał was z ciemności do swej cudnej światłości. Kiedyś powiedziano o was, nie mój lud, a teraz jesteście ludem Bożym. Kiedyś powiedziano o was bez łaski, a teraz jesteście łaską obdarzeni. Najmilsi, napominam was, powstrzymajcie się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, bo jesteście tu tylko pielgrzymami bez ojczyzny. Wiedzcie przykładny żywot wśród pogan. Wówczas ci, którzy was lżą jako złoczyńców, zwrócą swe oczy na wasze dobre uczynki i z powodu nich wielbić będą Boga w dniu nawiedzenia. Poddajcie się ze względu na Pana wszelkiemu porządkowi przez ludzi ustanowionemu, bądź królowi jako zwierzchniemu Panu, bądź namiestnikom, którzy z Jego polecenia karzą złoczyńców, a dobrych pochwalają. Bo taka jest wola Boża, macie przez dobre uczynki zamknąć usta głupocie i nieuctw ludzkiemu, jak ludzie wolni i słudzy Boży, którzy nie nadużywają swojej wolności, by pod jej pozorem dopuszczać się złego. Okazujcie wszystkim szacunek, braci miłujcie, Boga się bójcie, królowi cześć oddajcie. Niewolnicy bądźcie zawsze z wszelką bojaźnią poddani panom waszym, a to nie tylko dobrym i łaskawym, lecz również opryskliwym. Bo to właśnie jest oznaką łaski, jeżeli ktoś pomny na wolę Bożą potrafi znieść krzywdy i cierpieć niesłusznie. Jakaż bowiem w tym chwała, gdy za przewinienia chłostem znosić musicie. Lecz jest znakiem łaski u Boga, jeżeli postępujecie dobrze, a mimo to cierpliwie znosicie krzywdę. Do tego przecież jesteście powołani, bo Chrystus także cierpiał dla was i zostawił wam przykład, abyście występowali w Jego ślady. Nie popełnił grzechu, nie znalazła się zdrada w ustach Jego, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się pomstą, lecz sprawę swą poruczył temu, który sądzi sprawiedliwie. Grzechy nasze wniósł sam na ciele swym na drzewo krzyża, abyśmy obumarli dla grzechów i żyli dla sprawiedliwości. Ciało Jego ranami pokryte uleczyło was. Byliście niby owce zbłąkane, ale teraz powróciliście do pasterza, który ma pieczę o dusze wasze. Podobnie i wy, żony, bądźcie poddane mężom swoim. Wówczas ci, którzy nie są jeszcze słowu posłuszni, zostaną pozyskani przez życie niewiast nawet bez słowa, patrząc na wasze postępowanie czyste i pełne bojaźni Bożej. Ozdoba wasza niechaj nie będzie zewnętrzna, kunsztowne uczesanie, złote naramienniki i suknie wykwintne. W oczach Bożych wartość ma jedynie człowiek ukryty wewnętrzny, o usposobieniu równym, łagodnym i cichym. Tak to stroiły się ongiś święte niewiasty, które nadzieję swą pokładały w Bogu, a mężom swym były poddane. Tak to Sara była posłuszna Abrahamowi i nazywała go Panem. Jesteście jej córkami, jeżeli dobrze czynicie i nie pozwalacie się niczym zastraszyć. Podobnie i wy, mężowie, powinniście współżyć z żonami swymi rozumnie, jako z istotami słabszymi. Okazujcie im szacunek jako współdziedziczkom łaski żywota. Wtedy modlitwy wasze nie doznają przeszkody. A na koniec bądźcie wszyscy jednej myśli, współczujący, braci miłujący, pełni miłosierdzia i pokory. Nie płaćcie złem za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie, raczej błogosławcie, bo jesteście powołani do tego, by dostąpić błogosławieństwa. Kto chce miłym uczynić swe życie i chce oglądać dni dobre, niech powściągnie język swój od złego i usta jego niech nie mówią zdrady. Niech odwróci się od złego, niech dobrze czyni, niech szuka pokoju i niech za nim dąży. Bo oczy Pańskie spoglądają na sprawiedliwych, a uszy Jego słuchają ich próśb, lecz na złoczyńców spogląda Pan z gniewem.
Prawe życie chrześcijańskie jest waszą bronią. Któż miałby wam krzywdę czynić, jeżeli z gorliwością o dobro zabiegacie? A nawet gdybyście z powodu sprawiedliwości cierpieć musieli, błogosławieni jesteście. Niech was przed nimi lęk nie ogarnie, gdy grożą. Nie bójcie się, lecz Chrystusa Pana w sercu swym z czcią noście. Bądźcie zawsze gotowi dać odpowiedź wszystkim, którzy się domagają od was zdania, sprawy z przedmiotu nadziei, jaka was ożywia. Lecz czyńcie to ze skromnością i szacunkiem oraz z czystym sumieniem, bo wówczas ci, którzy rzucają obelgi na wasze uczciwe życie chrześcijańskie, zawstydzeni będą z powodu oszczerstw swoich. Albowiem lepiej jest cierpieć dla dobrych uczynków, jeżeli wola Boża tego wymaga, niż za przestępstwa. Wszak i Chrystus umarł raz jeden za grzechy, On sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby wam dać przystęp do Boga. Poniósł On wprawdzie śmierć na ciele, lecz na duchu zyskał życie. Tak też poszedł z poselstwem do duchów w więzieniu przetrzymanych, które ongiś się zbuntowały. Było to wówczas, gdy Bóg pełen cierpliwości czekał za dni Noego, kiedy budował się korab, a mała tylko liczba, bo 8 osób ocalała w nim poprzez wodę. I was zbawia dziś chrzest, którego figurą była ta woda, a nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz błaganiem zanoszonym do Boga w oprawę sumienie. Sprawia to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który zwyciężywszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami żywota wiecznego, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Bożej, gdzie poddani mu są aniołowie z wierzchności i mocy. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, niechże to samo usposobienie będzie i waszym puklerzem. Bo kto znosi cierpienie w ciele, obumiera dla grzechów, aby już nie żyć według pożądliwości ludzkich, lecz życie, któremu jeszcze pozostaje, wieść według woli Bożej. Dość długo służyliście w przeszłości pogańskim zasadom, żyjąc w wyuzdaniu, pożądliwościach i opilstwie, ucztując i pijąc nieumiarkowanie i oddając się niegodziwemu kultowi bałwanu. Teraz dziwi ich, że już nie rzucacie się w ten wir zepsucia i dlatego lżą was. Będą musieli jednak zdać sprawę temu, który niebawem ma sądzić żywych i umarłych. Wszak i umarli otrzymali nowinę o zbawieniu po to, aby poniósłszy ongiś karę na ciele według losu, jaki przypadł całej ludzkości, zyskali jednak życie Boże dla duszy. Zbliżył się koniec wszech rzeczy. Kierujcie się więc roztropnością i bądźcie wstrzemięźliwi, by móc oddawać się modlitwie. Nade wszystko okazujcie jeden drugiemu miłość serdeczną, bo miłość pokrywa wiele grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Świadczcie sobie wzajemnie usługi stosownie do łaski, jaką każdy odebrał. Wówczas okaże się, że jesteście dobrymi włodarzami wielorakiej łaski Bożej. Kto posiada dar słowa, niech głosi Słowo Boże. Kto sprawuje urząd, niech go wykonuje w mocy, w jaką go Bóg wyposażył. Niechaj we wszystkim uwielbiony będzie Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu należy się chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie dziwcie się, że pożar rozgorzał wśród was, abyście zostali poddani próbie. Nie przydarza się wam nic niezwykłego. Radujcie się raczej, bo przez to macie udział w cierpieniach Chrystusowych. W ten sposób będziecie też mogli radować się i cieszyć, gdy objawi się chwała Jego. Błogosławieni jesteście wy, którzy dla imienia Chrystusowego zniewagę znosicie, bo wtedy spoczywa na was duch chwały, duch Boży. Niech nikt z was nie cierpi jako morderca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, który do nieswoich spraw się miesza. Jeżeli zaś cierpi dlatego, że jest chrześcijaninem, niechaj się nie wstydzi, lecz wielbi Boga za to imię. Nadszedł bowiem czas, w którym sąd początek swój bierze od domu Bożego. Jeżeli zaś od nas bierze swój początek, to jakiż będzie koniec tych, którzy nieposłuszni są Ewangelii Bożej? A jeżeli nawet sprawiedliwy ledwie się zbawi, gdzież ostoją się grzesznik i bezbożnik? Dlatego też ci, którzy według woli Bożej cierpią, mają oddać swe dusze w opiekę wiernemu Stwórcy przez dobre uczynki. Prezbiterem z waszego grona ja, współprezbiter i świadek męki Chrystusowej, który także uczestniczyć ma w chwale, jaka objawi się, daję takie upomnienie. Paście trzodę Bożą, która wam podlega, czuwając nad nią, nie z przymusu, lecz radośnie, jak Bóg tego żąda, nie dla brudnego zysku, lecz chętnie i ochoczo. Nie rządźcie władczo gminami, lecz stańcie się przykładem dla trzody z całego serca, a gdy zjawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Wy zaś, ludzie świeccy, bądźcie posłuszni prezbiterom.
Wszyscy natomiast we wzajemnych stosunkach przyobleczcie się w szatę pokory, albowiem Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokorzcie się więc pod silną rękę Bożą, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką troskę swą na Niego składajcie. On ma pieczę o was. Bądźcie trzeźwymi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł krąży niebyle fryczący i szuka kogo by pożreć. Sprzeciwiajcie mu się silni w wierze. Wiecie przecież, że te same cierpienia spotykają braci waszych na świecie. Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkich cierpieniach, uczyni was dojrzałymi, umocni was, utwierdzi i osadzi w silnym fundamencie. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, którego cenię sobie jako wiernego brata, napisałem do was pokrótce, aby dodać wam otuchy i upewnić was, że stoicie w prawdziwej łasce Bożej. Pozdrawia was Kościół w Babilonie, wybrany wespół z wami oraz Marek, syn mój. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem pokoju. Pokój wszystkim wam w Chrystusie Jezusie. Amen.